A ty nie obeczą byśmy może prosili. Panie trenerze. Ze mnie? No, to jeszcze są. Ja uważam, że mecz mógł się podobać kibicom zgromadzonym dzisiaj na stadionie. Jasło miał dobry początek. Myśmy nieco źle weszli w ten mecz, szybko straciliśmy bramkę. Jasło miał kolejne dwie sytuacje, które mogło wykorzystać. Po jakimś czasie doszliśmy do słowa i stworzyliśmy sytuację. Mateja strzelił, a w drugiej połowie uważam, że myśmy kontrolowali grę, mieliśmy więcej sytuacji. Końcówka, no tutaj dwa razy mieliśmy dogodne sytuacje, takie, które skończyły, nie skończyły się, ale szanujemy punkt. Szanujemy to, bo wiemy, że nasz przeciwnik naprawdę ma dobrą pasę i pokazuje bardzo dobry futbol, więc musimy się cieszyć z tego, co na chwilę obecną mamy. Czyli nie lubię. No ja zgodzę się tutaj z trenerem, chyba nic dodać, nic ująć. Pierwsza połowa na naszą korzyść, więcej sytuacji, tak więcej z gry i my byliśmy stroną przeważającą w drugiej połowie. Przeciwnik był stroną przeważającą, to też strzelił bramkę i tak na dobrą sprawę jeszcze w końcówce meczu mógł przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Podobnie takie mecze można powiedzieć derbowe, rządzą się swoimi prawami i my też szanujemy ten punkt. I będziemy, pracujemy dalej, przygotowujemy się do kolejnego meczu. Chciałem podziękować kibicom za kolejne liczne stawienie się na stadionie, no bo to jest dla nas ważne. Fajnie, że ten remis osiągnęliśmy, że znowu punktujemy, że nie ta pasa, no myślę, że już tak można powiedzieć, bo to 9. mecz bez porażki nie została przerwana. Ale musimy być cały czas czujni, bo tutaj małe rzeczy mogą spowodować to, że za chwilę pasa się całkowicie odwróci. Pilnujemy się, pracujemy, cieszymy się, że kibice przychodzą na mecze. Będziemy jeszcze mądrzej, jeszcze ciężej pracować, żeby było widać efekty tej pracy. Coś jeszcze? Dziękuję bardzo. Dziękuję.